chciałabym się na początek dowiedzieć czegoś o Pana warsztatach Film Spring Open. Czy mógłby Pan nam powiedzieć coś więcej? Warsztaty Spring Open odbywają się w Krakowie, ale właściwie pod Krakowem. Od paru lat przedtem były na Helu w Juracie. To jest spotkanie młodych ludzi, filmowców, ale nie tylko, bo na powstawanie przyszłych utworów audiowizualnych będą składały się z różne zawody i w ogóle składają się różne zawody i my chcemy, żeby te warsztaty były interdyscyplinarne, między innymi z takich ciekawostek, no zapraszamy programistów, bo przyszłe formaty będą na pewno oparte na współpracy między programistami i artystami. Mamy grupę, która się interesuje współpracą między filmowcami i ludźmi, którzy i game developerami, czyli twórcami gier komputerowych. Czyli generalnie biorąc, te warsztaty są nastawione na przyszłość. Zapraszamy co roku świetnych wykładowców. No, co roku przyjeżdżają zdobywcy Oscara do nas, wielokrotni też. Zdobywcy Oscara jako wykładowcy, ale co może najważniejsze dla młodych ludzi, że przyjeżdżając do nas otrzymują sprzęt nowy, sprzęt do produkcji filmowej. No w zeszłym roku mieliśmy tego sprzętu za 4,5 miliona złotych, co jest chyba też istotne, że no, młody człowiek może bez sięgania głęboko do kieszeni realizować swoje projekty na najnowszym sprzęcie, mając jednocześnie wspaniałych konsultantów do dyspozycji. To tak w największym skrócie, jeśli chodzi o warsztaty, trwają 10 dni w tym roku, od 25 września do 3 października. Mamy stałych uczestników, przyjeżdża do nas już w tej chwili około 40-45 uczestników, procent uczestników, którzy co roku od 6-7 lat nam towarzyszą, co świadczy o sukcesie, bo Film Spring zaczynał się od 20-30 osobowej grupy ludzi, w zeszłym roku było ich 300. No i myślę, że w tym roku już będziemy musieli ograniczyć liczbę uczestników, bo nie powinna być to impreza masowa. A oprócz rzecz jasna Pana warsztatów, czy jest coś jeszcze, co powinni robić młodzi filmowcy? Może ma Pan jakieś rady dla młodych ludzi, którzy jakby zaczynają swoją przygodę z filmem? No, rada jest bardzo prosta. No, w tej chwili wszystkie te narzędzia, którymi no, kolega, który stoi przede mną, mnie filmuje. Filmuję aparatem fotograficznym tak naprawdę, to przecież to nie jest kamera. Czyli każdy w tej chwili może wziąć, zamiast spędzania czasu przed komputerem, choć to jest ważne, bo ja uważam, że bez scenariusza nie powstanie film, ale też uważam, że bardzo jest ważne, żeby kręcić. I nawet może, jeżeli mamy skomplikowane projekty, nie jest ważne, żeby go kręcić już na 100%. Takim elementem, który jest w pewnym sensie zarządzaniem ryzyka, bo w tym zawodzie brakuje tego zarządzania ryzyka, właśnie może być robienie takich szkiców filmowych. I na to namawiam, że zbytnio dużo czasu marnujemy na pewien model, który ma podstawowe ograniczenia. To jest ograniczenie wąskiego gardła. Co roku uczelnie filmowe kończy bardzo dużo młodych ludzi i tak naprawdę niewielu ich tylko dochodzi tych pieniędzy, ale myślę, że też marnują czas, że zamiast biegać po różnych redakcjach, po różnych komisjach, które decydują o przyznaniu pieniędzy ze scenariuszem, może w tym czasie byłoby dużo bardziej wartościowe dla nich, gdyby zrealizowali rodzaj szkicu filmowego, rodzaj projektu, który pokazać można, ale też będzie dla nich pewną nauczką na pewno. Na pewno po zrobieniu czegoś takiego dojdą do wniosku, że w tym scenariuszu, który napisali, który przedtem myśleli, że jest genialny, że dużo trzeba zmienić, żeby tak naprawdę zrobić film już prawdziwy za prawdziwe pieniądze. Dziękuję bardzo.